bo ja już miałem takie przypadki w swojej karierze, że po prostu przed walką myślałem, żeby było już po walce, nie? I to jest najgorsze, co może być. Co za fantastyczna noc w boksu. Tu będą padać popy największego kalibru. I gotujcie się państwo na wielkie grzmoty. Cześć, witam was serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Tomasz Drwal, legenda polskiego MMA. Pierwszy zawodnik, pierwszy Polak, który walczył w UFC. No i po 16 latach znów walczy, wrócił po 5-letniej przerwie. No, nadal ci się chce? Tyle czasu już walczysz. No jak widać mi się chce, ale to też nie jest tak, że... No nie powinno mi się nie chcieć, bo miałem 5 lat przerwy, więc 5 lat przerwy chyba wystarczająco dla mnie czasu, żeby nabrać tego głodu walki, więc dlatego stąd też decyzja, żeby jednak spróbować jeszcze. Wiek akurat jest jeszcze taki już, no jak gdyby ostatni gwizdek do tego, żeby jeszcze coś zaznaczyć, zanim odejdę faktycznie definitywnie na emeryturę. Zrzuciłeś już rdzeń, czy jak zrzucasz? No bo 5 lat przerwy to jest kupę czasu. Ale zrzucam, jak zrzucam? No jak? Ciężki trening, relaks, jak tam? No to coraz mądrzej, o tak. Nie? Im więcej tych doświadczeń wcześniejszych, na pewno już nie jest tak, że się zażynam tak jak dawniej, że idę na ten trening i jest tak zwane wleczone, to znaczy, że wlekę ze sobą ten plecak i te nogi i ręce. Wręcz przeciwnie, idę z jakąś taką werwą na ten trening i no jednak w tym przygotowaniu dużą uwagę skupiamy na tym, żeby już robić wagę, czyli mamy prawie no tam niecałe 3 tygodnie do walki, ale już się delikatnie suszymy, żeby sobie nie robić stresa na sam koniec. A druga sprawa no to jest odpoczynek cały czas, żeby jednak wejść na koncentracji, na z energią, a nie, no bo ja już miałem takie przypadki w swojej karierze, że po prostu przed walką myślałem, żeby było już po walce, nie? I to jest najgorsze, co może być. Jak już czuję, że nie dosypiam, albo już gdzieś jakiś problem z zasypianiem jest, to znaczy, że to są objawy, których nie należy lekceważyć w przygotowaniu i trzeba regenerację włączyć. Dlaczego wracasz? No wracam, bo trochę się stęskniłem za tym wszystkim. Nie będę też ukrywał też, że raz, że jak gdyby chęć walki samej sobie, to znaczy chęć sprawdzenia się, no bo bez tego to bez sensu, a druga sprawa jest też taka, że myślę, że chciałbym bardziej spopularyzować ten sport, przynajmniej tu u siebie w Krakowie, bo mam tych szkółek kilka, one się rozkręcają, ludzie się przekonują coraz bardziej do sportu walki, że jest to alternatywa od nudnej siłowni pod warunkiem, że jest to metodologicznie i bezpiecznie prowadzone i stąd też przy okazji powrót i jak gdyby połączenie tych dwóch rzeczy. No generalnie ja z wykształcenia jestem nauczycielem wychowania fizycznego, więc zawsze się śmieję, jak komuś mówię, co robię, że zajmuję się takim WF-em dla dorosłych. No nie? Więc jak gdyby walka, no chcę to jakoś wszystko połączyć, tak żeby po prostu zostać w tym biznesie jak najdłużej. Nie? Walczysz z Łukaszem Bieńkowskim. No jakbyś powiedział, co, jak widzisz tego rywala, no chyba trudny pojedynek będzie. Znaczy, no każdy pojedynek jest trudny, no to akurat Łukasz może nie jest jakimś wypromowanym zawodnikiem, ale rękę mocno ma, no i też nie ma go co lekceważyć. Zobaczymy, no nie ma łatwych walk, nie ma, to też do wszystkiego trzeba mieć dzień, trzeba mieć trochę szczęścia, no ale wszyscy pracujemy na to, żeby przede wszystkim zrobić fajne widowisko walki i zapisać się tym samym w pamięci kibiców. No i czekać na następne. Ja zawsze się odwołuję do tego, że wygrana wygraną, ale na przykład był taki zawodnik jak Jeremy Lebaner, który nieważne czy wygrał, czy przegrał, on został zapamiętany jako ten, który naprawdę robił walki do tego stopnia, że został człowiekiem roku we Francji, wyprzedzając Francuza, francuskiego piłkarza Zinedina Zidana. Nie? Więc mi o coś takiego chodzi w tym wszystkim, bo tym samym jak gdyby będziemy robić głośniej o sportach walki i popularyzować dyscyplinę. W ostatniej walce 5 lat temu przegrałeś 4 sekundy przed końcem z Michałem Materlą. Ja tak czuję, że tutaj ta walka, to właściciele KSW
liczą, że pokonasz Bieńkowskiego i potem ewentualnie rewanż z Materlą, czy walka z Khalidowem. Czy tak to ten scenariusz wygląda? Znaczy, ja bym nie wybiegał daleko w przyszłość i nie chcę rozmawiać na 2 tygodnie. Dla mnie w tym momencie najważniejszy jest Łukasz Bieńkowski i wyjście z tego pojedynku zwycięsko i na tym wolałbym się skoncentrować, a nie myśleć trochę o przyszłości, więc to jest tak jak trochę myślenie o pieniądzach, które mamy zarobić i myślimy o tym, jak już je wydajemy, więc ja bym najpierw chciał podejść do tej walki, zrobić tą walkę, zakończyć ją zwycięsko i dopiero wtedy myśleć, co dalej. Jasne. Byłeś pierwszym Polakiem w UFC. Jak to wspominasz? Spodziewałeś się, że ta organizacja tak się rozwinie? To znaczy, no na pewno nie, bo że aż tak, że będą gale co tydzień praktycznie, a nawet nieraz w jednym dniu dwie gale na jednym i drugim kontynencie, więc to naprawdę panowie, no już teraz z Chin, właściciele chińscy się naprawdę rozkręcili. Natomiast no, na tamten czas, kiedy ja wchodziłem do organizacji, to była przepaść, jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, wynagrodzeniowe i tak dalej. No, było tych zawodników mniej, tych gal było mniej, było troszkę ciężej się tam dostać i utrzymać, aczkolwiek no, miło wspominam te doświadczenie i ten czas, więc fajnie, że udało mi się jako pierwszemu i tam jakoś zapisałem się w kartach historii. Jak się rozwijają szkoły walki Drwala? No, szkoły walki Drwala się rozkręcają, bo tak jak mówię, ludzie wreszcie odkrywają, że jest to jakaś alternatywa tego nudnego fitnessu, czy nudnej siłowni, w której nie ma tego takiego ładu treningowego na zasadzie takiej, że ktoś jest i daje te polecenia, instruuje, pokazuje, mówi co robić, bo po prostu ludzie też w tej całej gonitwie korporacyjnej też nie mają czasu myśleć, co tu na tej siłowni robić, jeszcze co do tego zjeść, jak trenować, ile razy w tygodniu, a tutaj wszystko jak gdyby mają na talerzu, przychodzą i tych ludzi przybywa i to niezależnie, czy to jest MMA, czy boksing, czy kickboxing, czy brazylijski jiu-jitsu, ich naprawdę jest z roku na rok coraz więcej. Trenowałeś z Jankiem Bachowiczem. Jak wypadałeś na tle mistrza? To trzeba zapytać mistrza. No nie mnie oceniać moje możliwości. Ja jak zawsze daję siebie wszystko i generalnie, no i też ten trening trochę był inaczej, bo tam ja miałem zadanie odwzorowywać jego przeciwnika byłego już, więc ja walczyłem trochę stylem jego przeciwnika i na tym polegała właśnie moja pomoc, więc ja wychodzę zawsze z założenia, że jak chcemy komuś pomóc, to trzeba walczyć tak, jak jego przyszły przeciwnik będzie walczył. Zresztą teraz też, jak ja mam sparing partnerów, to oni też mają zadanie, żeby trochę odwzorowywać walkę Łukasza, nie? Więc nie do końca zawsze da się zrobić, jakby zastosować swojego stylu, jeżeli takie zadania w sparingach są. Jesteś człowiekiem wszechstronnym, no bo walczysz, jesteś nauczycielem, jesteś instruktorem. Ostatnio współpracujesz z Polsatem Sport, także jako ekspert. No jak ci się podoba ta robota? No to ciekawa robota, no. Poznaje się dużo ludzi, ciągle coś nowego, nowe projekty. Nie ma monotonii w tym wszystkim, nie? I to jest właśnie fajne, że nawet te wyjazdy jakoś powodują, że jest jakaś tam odskocznia i nawet porozmawiać z takim człowiekiem jak pan, gdzie jeszcze pamiętam, jeszcze byłem małym chłopczykiem, który na RMF-ie tam słuchał, bo wtedy nie było transmisji, na przykład walk Gołoty czy Tysona, czy innych tych starszych pięściarzy, gdzie pan to komentował, a dzisiaj może sobie porozmawiać, czy w studiu, czy przez Skype'a, no to dla mnie jest przygoda. Nie? No miło mi słyszeć. Powiedz teraz tak, jest moda na MMA, obejmuje także celebrytów, którzy walczą w klatkach. Co ty o tym sądzisz? No ja o tym sądzę, no jeszcze do niedawna, może do niedawna, jeszcze parę lat temu bym może to krytycznie do tego podszedł, natomiast no to jest trochę jak z disco polo, nie? Wolny rynek weryfikuje wszystko. Jeżeli jest klient na to, żeby to oglądać i przy okazji spopularyzować dyscyplinę, to jak najbardziej. Ja sam się o tym przekonałem, mając taką sytuację, gdzie po fame MMA, no nie, gdzie dużo tych bardzo młodych ludzi ogląda tego typu walki, tych influencerów, naprawdę przyszło sporo tych dzieciaków na zajęcia z MMA i jednocześnie niektórym się otwarły oczy, jak wygląda prawdziwy MMA, jak wyglądają zajęcia, niektórym nie. Część została, część odeszła, ale to można powiedzieć, że na pierwsze zajęcia przyszło około setki ludzi, nie? Więc
jakiś pozytyw z tego wszystkiego jest, nie? Tak do tego podchodzę. Zdobyłeś nagrodę Heraklesa dla legendy polskiego MMA. Jesteś w polskim holu sławy. O czym jeszcze marzysz? Co chcesz osiągnąć? Ja generalnie niespecjalnie mam jakieś marzenia. No, chciałbym w pewnym stopniu zostać ambasadorem polskiego MMA, ale w takiej formule, żeby nie kojarzyło się to, nie wiem, z wulgaryzmami, z brzydkim zachowaniem, no żeby z tego była jakaś wartość. Mi zawsze imponowały sztuki walki, gdzie ten mistrz to nie był człowiek, który rozwala wszystkich i wszystko, to był też jakiś, powiedzmy, człowiek, który, nie wiem, znał się na diecie, na zielarstwie, umiał prowadzić młodych ludzi, to był człowiek filozof, wychowawca i też dożył takiego wieku, gdzie do końca życia był praktycznie sprawny i jeżeli już umierał, to umierał ze starości i na własne życzenia, nie że go coś tam zjadło, więc mi się coś takiego marzy, bo dla mnie ten sport to jest trochę taki styl życia, no nie, z którym się wiąże i uprawianie sportu i pewien lifestyle i żywienie i to wszystko, co my właśnie robimy teraz. Nie? Łącznie z tym, że robimy te wywiady i się tam udzielamy w mediach. Krótkie cztery pytania do polskiej legendy MMA. Najbardziej niedoceniany zawodnik MMA w Polsce. O kurczę. Ciężko powiedzieć na szybko teraz, bo jest wielu niedocenianych zawodników i to jest kwestia promocji. No, dzisiejszy problem polskiego zawodnika polega na tym, że dzisiaj oprócz tego, że trzeba być dobrym, trzeba być wyszczekanym, żeby było o nim głośno. Więc jest takich chłopaków, którzy naprawdę mają umiejętności, jest sporo, ale no, mają troszkę mało promocji, bo nie wszyscy dają się namówić na to tak zwane... Te pseudo-koperkowe awantury, które trzeba kreować czasami przed walkami. No, to w takim razie z innej beczki. Najbardziej przereklamowany. No nie, no to nie, niech mi pan nie proponuje tutaj publicznie robić sobie wrogów. Więc dobra, okej. Okay. Ten wielki nie zagram. No nie? Dobrze. Największy wojownik. No tutaj... No bez wątpienia no, mamy Kalidowa, mamy Materle Michała. No wszystkich, całą czołówkę naszą z pierwszych jak gdyby, stron gazet, jeżeli chodzi o sporty walki. Jeżeli chodzi o zagranicznych zawodników, to dla mnie zawsze ten Emelianenko Fiodor zostaje takim, można powiedzieć, zawodnikiem numer jeden i z faktu, że naprawdę walczy dobrze i z faktu, jakim jest człowiekiem, że to jest taki spokojnie opanowany człowiek. Zresztą miałem go okazję poznać w Japonii i naprawdę on taki jest. Nie? I ostatnie pytanie, takie trochę prywatne. Słuchaj, potrzebuję smacznego, dobrego miodu. Możesz mi podpowiedzieć, gdzie można by było taki znaleźć? Mogę podpowiedzieć, że jest taka pasieka pod Krakowem w Górach Karniowskich, ale na razie przez pogodę pszczoły słabo niosą, więc dopiero może w połowie lipca coś się wyklaruje, więc wtedy należy wysyłać zgłoszenia. Może coś do Warszawy doślą. To, jak zostałeś pszczelarzem? Czy to tak cię uspokaja? Jak to wygląda? Jak dużo czasu to zajmuje? Znaczy generalnie to jest trochę jak hodowla rybek, nie? Z tym, że pożytki są dużo bardziej korzystniejsze i dla zdrowia, i psychicznego, i takiego faktycznie fizycznego. Natomiast no... Nawet ostatnio rozmawiałem z takim mistrzem pszczelarskim i on faktycznie powiedział, że jest coś tych owadach, że to wciąga. Nie? Ja to naprawdę zrobiłem tak, bo miałem kawałek działki, a myślę sobie, postawię sobie jakieś ule, coś z tego będzie. Ale to się człowiek tak w to wkręca, że to już jest koniec, no i się przepada. I faktycznie potwierdzam do jego słowa, że to trzeba iść zobaczyć i tak dalej, bo to no, coś mają te owady w sobie. Nie? Poza tym, no mówię, jest mleczko pszczele, jest pierzga, jest miód, jest wosk i mnie osobiście, jak idę do pszczół, to świat nie istnieje. Nie, nie wiem, no, jest to zaraźliwe na pewno. No, każdy, kto spróbuje, mimo nawet tych ukończeń czasem bolesnych, to i tak to wszystko jest poza tym. No to życzę ci tak dobrych zbiorów miodu, zwycięstwa. Będę oglądał twoją walkę. Trzymaj się wszystkiego najlepszego. Miło było pogadać. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Również zdrowia życzę. Do zobaczenia. Dzięki.